Dobry. Dzisiejszy poranek prezentuje się tak. Właśnie spadła za mną lawina mała z dachu. Coś sobie upodobało mój samochód. Moja ulubiona część chodzenie po świeżo opadniętym śnieżku. Może nie po kolana, ale na pewno ponad kostki. Dostojna pani, już czeka na święta, przystrojona. Przesyłam wam piękno tego miejsca. A teraz czas na moją górską jogę. I w lewo, i w prawo, i w dół. Śmiecie z ekstra. W takiej sytuacji odzywa się we mnie dziecko. I co zrobię? Oczywiście! Jak jest fajnie! Jest pięknie. Życie jest piękne. Dobrze, trochę zimno. Trochę zimno jednak. O! To byłam ja! Człowiek śnieżny. Kobieta śniegu. Nie mylić z królową lodu. Idziemy dalej. W ogóle jest okazja. Siedlisko na sprzedaż w górach. Stan deweloperski. A tu taras widokowy. To go zasypało. Ale kto by tam się przejmował? O! W końcu to biała pierzynka. I można korzystać z widoczków. Trochę magii w te święta. Mam dla was prezent. O! Śniegowe serduszko. Nie wiem, czy widać, ale na przełęczy Konradzkiej i Kopie, o ile dobrze rozpoznaję te szczyty, zawiewa mocno śniegiem nasz szczytowy, gdzie się nie latał i mam nadzieję nie będzie musiał. Teraz śladami wracamy do domku. A co? A na zakończenie dnia taki widoczek.